Witajcie moi drodzy. Witajcie moi. Kurwa. Witajcie moi kochani. Dzisiaj będę odpowiadać na pytania, które są mi najczęściej zadawane. Mam nadzieję, że już się one nie pojawią, bo naprawdę mam dosyć odpowiadania na tego typu pytania. Więc no, możemy zaczynać. Tak, by the way, to fajny mam look Draculoli z Monster High. Jak chcecie, to możecie kupić. Ja nic do tego nie będę mieć. Także, no, pierwsze pytanie to jest, kiedy będzie nowy odcinek? Ja sama nie wiem często, kiedy będzie nowy odcinek, bo najzwyczajniej w świecie, jak mam wenę do tego, jak mam jakiś pomysł, to nagrywam, montuję i elo, jest nowy odcinek. Au, walłam się w palec. Po prostu, kiedy chcę, to nagrywam, montuję i jest. Więc ciężko mi odpowiadać na to pytanie lub z czym będzie związany nowy odcinek, bo sama często nie wiem, to przychodzi tak nagle, nawet na klopie, jak siedzę w kiblu. Więc no. Kolejne pytanie to, w czym montuję, w czym nagrywam. Nagrywam, jak i montuję w Camtasia Studio 7. Jest to dla mnie wygodne, ogarniam ten program i najzwyczajniej w świecie... tak. Kolejne pytanie to, czy pozdrowię na odcinku? Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale ja na odcinkach nie pozdrawiam, bo najzwyczajniej w świecie, gdybym pozdrowiła już jedną osobę, to musiałabym parę kolejnych pozdrowić i później kilkadziesiąt kolejnych i tak bez końca. To by było dosyć męczące. Tak naprawdę 5 minut na początku to by było pozdrawianie wszystkich, więc... Nie, to nie dla mnie. No i następne pytanie to, ile mam lat? Niektórzy twierdzili, że mam 13, 14, aczkolwiek mam 17 lat. 2 stycznia będzie 18. Stresuję się, bo już wchodzę w dorosłość i naprawdę ja nie lubię dorosłości. Ja bym wolała być wiecznym dzieckiem, nigdy nie dorastać, ale przed tym się nie ucieknie. Was też to kiedyś spotka. Będę musiała kiedyś w końcu iść do pracy, na wakacje nawet, dorabiać sobie. Przeraża mnie dorosłość. Ja nie chcę dorastać. Następne pytanie to, za co przyjmuję do znajomych? Już to mówiłam na poprzednim filmiku. Przyjmuję do znajomych każdego. Nie musicie mi dawać prezentów, unikatów, nieważne jaki masz level, czy miałeś VIP, czy masz VIP, czy nie miałeś VIP. Nieważne, to jest dla mnie nieważne, przyjmuję każdego. Najwyżej jak będę mieć spore lagi, to będę wywalać notorycznie ze znajomych, ale przyjmuję, jak na razie przyjmuję każdego, możecie sobie mnie dodawać. Czasami odpisuję na Movistar Planet, a czasami nie, bo najzwyczajniej na przykład nie chce mi się wtedy pisać, odpisywać, nie mam o czym pisać lub odpisywać i no tyle. Następne pytania to są pytania odnośnie Umpy Lumpy, które dostaję, kiedy Umpa Lumpa, jaki będzie odcinek z Umpą Lumpą. I tak jak już mówiłam przy pierwszym pytaniu o tych zwykłych odcinkach... Nie wiem. Mam jakiś pomysł, mam wenę. Robię go i tyle, na tym to polega. I myślę, że to są już chyba wszystkie pytania, które są mi najczęściej zadawane, na które odpowiedziałam. Mam nadzieję, że już nie będą się pojawiać. Jeśli macie jakiś pomysł na odcinek, który będzie się trzymać kupy, który będzie spoko, to możecie pisać w komentarzach, chętnie sobie poczytam, może się zainspiruję i zrobię takowy odcinek. Także no, to by było na tyle. I proszę mi już takich pytań nie zadawać, bo będę wkurzona.